Cześć Sara James. Dzień dobry. Bardzo miło spotkać się w twoim premierowym dniu, premiera singla i to w duecie. Jak się czujesz? Co czuje artysta, jak wiesz, jak wychodzi jego duet na świat? Cudownie. No ja przede wszystkim jestem na maksa dumna, że to udało się zrobić. Jestem bardzo zaszczycona, że Szczyl tym, jak się zgodził. Jest to niesamowite dla mnie i bardzo, bardzo to doceniam. Bardzo się cieszę, jak to wyszło i tak. Ja bardzo dobrze pamiętam Fryderyki. On też był na Fryderykach i ty dość mocno byłaś nim zachwycona. Tak. Co tak bardzo ci się w nim podoba? Ja przede wszystkim uwielbiam w tym znaczy w ogóle twórczość Szczyla jest niesamowita. Teksty, muza, wrażliwość, piękne to jest bardzo. I jego perspektywa na świat w ogóle i na to wszystko to jest piękne bardzo. Więc to mnie bardzo urzekło, nie? A jak wygląda wasza praca? Wy się spotkaliście w studiu, czy każdy nagrywał oddzielnie? Nie, razem się spotkaliśmy w studiu, bo ja gdzieś tam... ja mam dosyć duży problem z pisaniem po polsku jeszcze. Znaczy duży, no nie duży, ale jakby gdzieś tam jeszcze muszę sobie trochę poszukać tego koloru w tym swojego i trochę takiej siebie jeszcze, nie? Bo ten polski język jeszcze dla mnie jest taki nowy, w sensie pod takim względem pisania, nie? Bo ja po prostu... Oj, nie wiem, czy pukam w mikrofon, przepraszam. No, ale myślę, że jeszcze trochę potrzebuję czasu, dlatego tym, jak bardzo mi pomógł właśnie w studiu i dał mi też duży czas dla siebie, taki, że Sara, pisz. Po prostu pisz. I tak wyszło pięknie. Dobra, czyli tak przyjacielsko bardzo cię potraktował, otoczył cię opieką, pokazał ci, dał ci czas. Jak najbardziej. Dobra, to ja chciałbym porozmawiać o jednym wersie, bo jeden wers bardzo mi się podoba z tej waszej piosenki. Robię sobie krzywdę tym, co o sobie myślę. To twój pomysł, czy mój, to ja Szczyla? To albo nie pamiętam już nawet. Takie moje i Szczyla, no. Ogólnie to chodzi o to, że tymi złymi myślami, które mamy w głowie, bardzo często robimy sobie krzywdę po prostu, nie? Bo myślimy negatywnie. Ja też jestem osobą bardzo dużo samokrytyczną, bo zawsze staram się robić wszystko tak, żebym była z tego dumna po prostu, a gdzieś tam ja mam wysoko postawione wymagania wobec siebie. Chciałabym, żeby to wszystko miało quality i wszystko, więc myślę, że o to chodzi w tym wersie i tak naprawdę każdy sobie to odbierze jak będzie chciał, nie? Na swój sposób. I o to chodzi też w muzie, nie? Więc dla mnie raczej to jest sytuacja pod tytułem przez to, jak myślimy, przez to, jak ja często myślę, to czasami nasze myśli i po prostu robimy sobie tę krzywdę, nie? No tak, no bo to, co wychodzi od nas, do nas wraca, to takie proste pytanie, tak. Co ty o sobie myślisz? Co tak sama przed myślę? Sobą. Wiesz co, to zależy od dnia, zależy od ludzi i wiadomo, że są i lepsze i gorsze dni, i lepszy i gorszy czas, bo jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi i mamy do tego prawo. Ale raczej jest okej, No tak jak mówię, otaczam się niesamowitymi ludźmi i to jest dla mnie najważniejsze, nie? I z tego biorę energię od fanów, od muzy przede wszystkim. Si. Powiedziałeś, że jesteś bardzo wymagająca co do siebie. Masz czasem tak, że to cię zjada, że zjadasz sama swój ogon? Że tak ciśniesz? Trochę tak jest pewnie czasami. No jakby gdzieś tam ja staram się być i cały mój team też staramy się wybierać dobre drogi i żeby to było bardzo szczere ze mną i prawdziwe. Więc gdzieś tam jest dużo tej presji, którą ja też trochę sama na siebie kładę. W ogóle też ten numer jest o tym tak naprawdę, o presji i o tym, czy warto jest w ten świat wchodzić trochę, nie? I dlatego też jest wers na przykład dziś mnie mija cały świat, mało myślę, bo jest właśnie sytuacja pokazana trochę takiej derealizacji, trochę tego, że przez to, że często bardzo się dużo u nas dzieje, przepraszam. Spoko, nie bolało, okej. Okay. Często jesteśmy trochę, patrzymy na to wszystko, nie jesteśmy w tym, tylko patrzymy, nie? I to jest też mega ciekawe i fajnie, że Tymek też wiedział, o co mi chodzi. Mega ciekawe jest to, co powiedziałaś o tej presji. Niektórych presja rozwala, a innych napędza. Jak jest u ciebie? Myślę, że i to, nie? Czasami jest tak, że jest jak najbardziej, o lecimy do przodu, czasami jest tak, że sama się gubię w swoich myślach, nie? Więc to różnie. Okej, pozostańmy przy tematach muzycznych. Temat, który do ciebie wraca, czyli debiutancki album. Si. Czy masz już go w planach, jest w trakcie przygotowania? Jak to wygląda? Bo to jest tak, że
no ludzie dopytują o to, nie, że im brakuje Sary James. Jak to wygląda? Co możemy powiedzieć? No ja na pewno chciałabym, żeby ukazało się to wszystko w maju. Zobaczymy, jak to będzie, ale pracujemy nad tym, pracuję nad tym. Staram się znaleźć dobry kolor siebie i staram się... wszyscy chcemy, żeby to miało jak największą jakość. Sorry, znowu się spoko, pacą. Nie bolało, nie bolało, moja droga, nie bolało. A gdzie ty nad tym pracujesz? Różnie, w sensie ostatnio byłam w Stanach, zrobiłam bardzo, bardzo dużo nowej muzy. Siedzę też właśnie w Polsce, siedzę w Berlinie teraz zaraz. Jadę sobie do Berlina, byłam też w Wiedniu, więc dużo się dzieje, dużo różnych miejsc nowych i gdzieś tam staram się brać różne inspiracje wszędzie. A z czego to wynika, że tak światowo? Bo niektórzy, wiesz, niektórzy artyści tworzą tylko w Polsce. Nie chcę ci podcinać skrzydeł, tylko chcę, wiesz, poznać dlaczego, nie? Z czego to wynika. Ja myślę, że to jest jakby... Ja lubię poznawać różnych ludzi i też myślę, że nie trzeba się szczególnie, mi personalnie, raczej nie chciałabym siedzieć tylko przy jednym producencie, chociaż nie mówię, jakby to, jakby oni są niesamowici wszyscy, ale myślę, że fajnie jest wziąć sobie taki kolor od wszystkich trochę, nie? I to jest chyba spoko dla mnie. A masz tak, że w Stanach ten kolor jest trochę ciekawszy? Jest inny, jest na pewno inny, nie? Jest inny, no tak jak mówię, my zrobiliśmy totalnie trochę inne rzeczy i ta muzyka, którą robiłam w LA, jest też bardzo inna. Nie wiem też, jak ludzie na to zareagują, jeszcze nie wiem kiedy, więc na razie sobie to zostawiam tam, gdzie jest i pracujemy nad tym. Tak, ale to będzie ciekawe. Wszystko. Teraz wykorzystam coś, co powiedziała mi twoja menadżerka. Twoja menadżerka powiedziała mi coś takiego, że ta muzyka ze Stanów może być trochę, wiesz, niezrozumiana w Polsce, nie? Że ona jest trochę inna. Masz takie poczucie, że różni się trochę od tego, co my mamy tu, od tych naszych standardów, to co będzie na płycie? Na pewno, znaczy przede wszystkim w ogóle ja jeszcze nie będę zdradzać, co będzie na płycie. Nie, no ale... oczywiście, wiem, no nie puścisz tutaj demówek nam. Ale jeśli chodzi o muzy w Stanach, no to jakby ja myślę, że to jest na pewno inne i nie jestem pewna, czy ludzie to, czy im to kliknie, czy nie. Fajnie by było, byłoby cudownie. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, ile ludzi robi muzę też w Stanach. Jakby nie wiem, to są inne produkcje, to jest po prostu inny vibe, nie? I w Polsce my po prostu jeszcze tego nie mamy, tak naprawdę, nie oszukujmy się, nie mamy tego, więc nie wiem, jak ludzie do tego podejdą, wiesz? Jak jesteśmy przy temacie Stanów, to jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z twoją mamą i zapytać jej się, czy wyprowadzi się z tobą do Stanów. Twoja mama powiedziała, że się nie wyprowadzi z tobą do Stanów i spowodowało to trochę reakcji ludzi, komentarzy, że dlaczego? Jak się czujesz z tym, że twoja mama nie chce się z tobą wyprowadzić do Stanów, żebyś tam tworzyła? Po pierwsze, trochę to jest za duże, jakby to jest... Wiesz, jak pytasz rodzica dziecka, które ma 15 lat, czy chce się wyprowadzić, wiesz, to jest bardzo świeże, to jest bardzo nowe, więc to jest wszystko do obgadania. Ja tak naprawdę jeszcze, ja się nigdzie na razie nie wybieram, moi drodzy, a jeśli się wybieram, to na pewno nie jakoś, to jeszcze nie wiem. Więc jakby też w sumie nie przygadywałam jeszcze tego z mamą dokładnie, czy w ogóle, znaczy rozmawiałyśmy o tym i fajnie by było w sumie, ale to jest wszystko, wiesz, takie nowe, świeże, raczej nie na, to nie byłby jakiś taki wyjazd, myślę, bardzo, bardzo długi, raczej nie wiem, jeszcze nie wiem. Bo my to, wiesz, w ogóle chcielibyśmy cię wysłać tam do tych Stanów na stałe już, nie? I twoja mama powiedziała coś takiego, że no jak będzie miała 18 lat, to podejmie sobie sama decyzję. Wiem, jestem, że to jeszcze trochę czasu, ale myślisz, że będziesz chciała wyjechać? Nie wiem, czy na pewno do Stanów. W sensie, jeśli kwestia mieszkania, to na to raczej nie LA jednak. Cofam to, co mówiłam kiedyś. Myślę, że to jest trochę... Nie wiem, zobaczymy jeszcze, nie? To jest też, wiesz, ja mam dopiero 15 lat. Ja jeszcze trochę o tym nie myślę, staram się w miarę myśleć o tym, co robię tu, jak to wszystko zrobić. Ale to, co mami moja powiedziała, to 18 lat to jest dobre, bo ja wtedy jestem już dorosła i gdzieś tam sobie podejmę właśnie swoją decyzję i zobaczymy. A jeśli wylecę, to może sama, zobaczymy. Znaczy no, sama nie, ale... No dobra, będziemy trzymać kciuki. Niektórzy mają takie myśli, że jeżeli tam polecisz, to nic nie musisz robić, żeby osiągnąć karierę. A jak to wygląda naprawdę? Czy tam jest prościej niż w Polsce, czy trudniej? Zdecydowanie myślę, że... Wiesz, nie mi to oceniać tak naprawdę. No ale wiesz, no znasz pewnie ten rynek, nie? I tak mniej więcej się orientujesz, czy tam trzeba byłoby trochę więcej się narobić i ta konkurencja jest większa? To jest totalnie inna skala, nie? I ja myślę, że to jest trochę tak, szczególnie w Stanach, że
myślę, że to jest trochę tak, że albo jesteś Billie Eilish, albo jesteś tak naprawdę, no... Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Że to jest trochę tak, że mam wrażenie, że jest to dosyć ciężkie, tak wiesz, tak jak wszędzie, nie? No to nie ma przepisu na sukces. Tak mi się wydaje też, nie? Nie ma czegoś takiego jak zrób to i to i to i to i tu będziesz, nie? Tak mi się wydaje, że to raczej kwestia ludzi, czy cię pokochają i czy cię zrozumieją. Nie? No to akurat prawda. Artysta, jeżeli mielibyśmy go rozłożyć na czynniki pierwsze, to składa się z głosu, wizerunku, charyzmy, szczerości. Wrażliwości, tak. Ze szczerości. Nad czym ty pracujesz u siebie? Nad którym elementem, żeby być taką artystką, wiesz, turbo kompletną? Wiesz, przede wszystkim ludzie, z którymi pracuję, bardzo uczą mnie tego, żeby być szczerym, żeby być wrażliwym, żeby być empatycznym. I myślę, że to jest ważne. Myślę, że to też chciałabym pokazać w mojej muzie, nie? Taką po prostu szczerość, tym, kim jestem. Bez takiego udawania, po prostu szczerość. Kurde, a jest dużo takich, wiesz, pokus, żeby trochę poudawać, nie? Poudawać trochę fajniejszą i trochę lepszą w tym naszym show biznesie. Ja mam takie zdanie na ten temat, że tylko po co? No ale pokusy są, wiesz, żeby inni zobaczyli, żeby inni, wiesz, bardziej docenili. Wiesz, nie wiem, szczerze nie wiem. Powiem ci, jakby to, wiesz, totalnie szanuję, jakby, jeśli to jest twój, jakby, wiesz... Nie, no nie, znaczy, mój. Nie twój, w sensie, wiesz, jeśli to jest kogoś, jakby, droga, to jakby, wiesz, spoko. Jakby mnie to nie dotyczy, mi to nie robi żadnej przykrości i jakby, więc... No tak, ale wiesz co, jak nie jesteś szczera, to tak jakby ludzie to w pewnym momencie wyczują, nie? O to, i że tak, ludzie to jest, też nie prawda. Są głupi. I tak jakby mają intuicję. To jest prawda, że jakby myślę, że szczerość ogólnie wygrywa w życiu i w muzie, nie? Że jakby jesteśmy szczerzy, to po prostu ludzie to czują, tak jak powiedziałeś, nie? Więc raczej trzymam się tego. To już tak zmierzając do końca, bo dzisiaj masz naprawdę duży tur promocyjny. Moja droga, kilka razy wspomniałaś, że masz 15 lat, ale bierzesz udział w projektach z dorosłymi osobami. Mhm. I zastanawiam się, czy ty masz taryfę ulgową, że traktują cię jak dziecko. Jak to wygląda? Wiesz co, taryfę ulgową... Wiesz co? Jak to czujesz? Czy masz taryfę ulgową, czy jednak jesteś traktowana jako normalny człowiek dorosły? Znaczy wiesz, to też jest... nie wiem. Dobra, to odwrócę to pytanie, może będzie ci łatwiej. Jak byś chciała być traktowana? Jako dziecko, czy jako już taka młoda dorosła? Wiesz, na tych wszystkich planach, festiwalach? Czy ja po prostu chciałabym być traktowana z szacunkiem? Chyba o to chodzi, nie? Kurde, trzecią opcję wybrałaś, było doboru jako tak? dziecka, albo jako młoda dorosła, myślę, że szacunek, bo to o to chodzi, nie? Jakby jeśli ktoś mnie nie szanuje, no to... A miałaś takie sytuacje? Wiesz, no myślę, że każdy miał. Ja na pewno miałam, tylko czy... Po co takie coś, nie? Jakby raczej staram się nie otaczać ludźmi, którzy nie traktują mnie z szacunkiem po prostu. Nie, no bo dobra, ja staram się. To moja droga, teraz takie najważniejsze pytanie. Młoda artystka i często młode artystki pyta się o inne młode artystki. Co ty sądzisz w ogóle o takim pytaniu? Że wiesz, że ja zapytam cię teraz o Roxanę Węgiel, o jej ślub, żebyś ty to skomentowała. Wiesz, przede wszystkim myślę, że w ogóle życie prywatne dziewczyn i w ogóle ludzi to nie jest totalnie mój biznes. Totalnie nie mój biznes. Ja mówiłam od początku, ja bardzo szanuję dziewczyny i bardzo, bardzo im dopinguję. I o to w tym chodzi. Myślę, że wiesz, że jakby ja nie lubię takiego... Po co to jest? Jakby powinniśmy się szanować, jesteśmy w tym razem, jesteśmy w tym samym biznesie, robimy muzę i to nas łączy przede wszystkim, wszystkich nas, że robimy muzę. Jesteśmy. Czyli rozumiem, że nie jest to ulubiony nurt pytań. Wydaje mi się, że jest przede wszystkim inne dziewczyny. Wiesz, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest totalnie niepotrzebny nurt pytań, bo po co takie coś? Nie, to automatycznie nasuwa jakby i gdzieś tam sprawia jakby, że musimy powiedzieć po co, jakby totalnie bez sensu, nie? Jakby myślę, że powinniśmy, życie prywatne tych ludzi, tych osób, to jest ich totalne, ich życie. Ja też nie chcę, żeby ktoś wchodził w moje prywatne życie. I zostańmy przy muzie, zostańmy przy, wiesz. A porównywanie ma sens, że to zrobiła jak Vicky Gabor, nie. To zrobiła myślę, jak Roxy Węgiel, myślę, że ta jak tamta. Myślę, że Vicky i Roxy mamy totalnie inne, też inny styl muzy trochę, nie? I mamy gdzieś tam inne priorytety i inne perspektywy. Jesteśmy inne, nie? Więc myślę, że dlaczego, po co to porównywać? Tak jak porównują na przykład Taylor Swift do Beyoncé. Jakby, tylko że po co? Jakby to są totalnie dwie inne drogi i życia, nie? Więc myślę, że zamiast porównywania, myślę, że po prostu takie dopingowanie siebie nawzajem.
Teraz do was dołączy Maja Krzyżewska. W niedzielę Wielki Dzień Mai. Nie tak, wiem, czy wiesz, tak, co tak, się, tak, co oczywiście, się że tak. Majunia, tak, jest... Majunia, przecudowna, poznałam Maję. Bardzo jej dopinguję. Tak, też jej mówiłam dużo rzeczy, tak po prostu prywatnie, że bardzo ale trzymam za ją rady kciuki. Jakieś? Ten? Jak rady, tam się wiesz, zachować? Ja tam, wiesz, raczej powiedziałam jej, jak to było u mnie i myślę, że ona się też stresuje dosyć mocno, tak jak każdy, no ja też się bardzo stresowałam. Bardzo się stresowałam też angielski, totalnie się bardzo stresowałam angielski, bałam się, że nie, się nie dogadam, gdzie totalna głupota, to w ogóle nie o to w tym chodzi. No i tak jak już mówiłam, no to chodzi o to, żeby czerpać z tego jak największą radość, żeby poznawać ludzi. Ja mam cudowne przyjaźnie w ogóle po Eurowizji, nie? Także trzymamy, Maju, za ciebie bardzo kciuki, you're gonna kill it, girl. A jak się da ci ten numer? Bardzo mi się podoba, śpiewałyśmy go w ogóle. Robiłyśmy kawałek, śpiewałyśmy. Bardzo fajny, podoba mi się top line też. Fajny jest. Myślę, że jest bardzo, bardzo łatwo jest go zapamiętać, bo ja, jak nagrywałyśmy ten film, to było dosłownie 5 minut, a ja później cały dzień. Czyli gdzieś tam mamy szansę na to, żeby być gdzieś tam myślę, wyżej. Że jak najbardziej. Myślę, że trzymamy za nią kciuki, co nie, i do przodu. A jakby to totalnie nie jest ważne, czy to się wygra, czy to się nie wygra. Ważne jest to, co ona sobie z tego wyniesie, nie? Czyli recepta dobrze się bawić. Dokładnie i tak. Przy okazji tej zabawy coś wygrać, a nie skupiać dokładnie się tak na wygranej. To ja zwrócę się na samym końcu do widzów, że możecie głosować w ogóle. Dokładnie. Dziś już włączyli głosowanie, więc dzisiaj już można głosować na nas i my możemy sami na siebie głosować też i na dwa inne kraje, bo to się nie zmienia. I to jest moim zdaniem spoko w Eurowizji tak? Junior, że możemy głosować na siebie. Że, to jest bardzo super. Wiesz, myślę, że tak. No. Trzymamy no, to kciuki, głosujcie, Majeczko. Głosujcie głosujemy, po prostu. Głosujemy. Dziękujemy bardzo, a tobie gratuluję duetu marzeń dziękuję poniekąd, bardzo. Bo to był duet marzeń, nie chciałaś tak zaśpiewać. Kolejny duet w planach? Tak, tak, ale jeszcze nic nie powiem. No wiedziałem, ale że tak to powiesz. Dziękujemy bardzo, trzymajcie dzięki, się, cześć. Trzymajcie się.